Siemano ludzie, z tej strony Krater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do naszego kochanego Rimworlda z wyzwaniami i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś takiego. Weźmiemy sobie 10 ludzi i wszystkie statystyki, wszystkie ich cechy ustawimy na 0. To znaczy budowanie będzie 0, polowanie będzie 0, strzelanie 0, walka wręcz 0, górnictwo 0, nie będą umieć kompletnie nic. Będziemy ich mieć aż 10, ponieważ to po prostu będzie dla mnie łatwiejsze. Chociaż z drugiej strony trzeba będzie zbudować, no powiedzmy, około 10 pokoi, żeby każdy z nich oczywiście miał jakiś tam pokój, ale że oni nic nie będą potrafili, będzie to dosyć hardkorowe. Więc zobaczymy, jak to się skończy i w ogóle, czy to będzie coś ciekawego, czy tak średnio. Wybierzemy, myślę sobie, klasyczną Kassandrę, damy sobie na nieprzyjazny, żeby też nie było jak zwykle overkilla. Tutaj wszystko zostawimy jak jest. No i sobie zobaczymy, co i jak. Więc mapę wybierzemy, myślę, najlepszą, jaką możemy dostać. To znaczy, wiecie, uprawa cały rok, czy coś w tym stylu. Po prostu tak, żebyśmy mogli przeżyć dosyć długo z naprawdę głupimi ludźmi. Tutaj jest uprawa cały rok, mamy tutaj jakiś ludzi, nie obchodzi mnie, czy to wrogowie, czy nie. Moglibyśmy tutaj też do Tropical Swamp iść, czyli do bagien, powiedzmy, tropikalnych. Ale nie, po co? Pójdziemy tutaj. Myślę, że... albo chodźmy w jakieś tam górki lekkie. Na przedgórza. O, to brzmi fajnie. Tutaj będziemy mogli bez problemu, wiecie, coś tam wykopywać. Coś tam w tych skałach może się schować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też gra mnie informuje, że największe niebezpieczeństwo stanowią choroby. No i to będzie mega problem, ponieważ nasi ludzie nie będą umieli się przed tym wszystkim bronić. Chciałbym, żeby oni wszyscy także potrafili robić wszystko. Jednak żeby nie umieli robić nic. Masło maślane dosłownie. Z powodu tego, że gra zabrania mi zmniejszenia w tym momencie niestety badań, więc zostawimy wszystkich ich tak, żeby tylko i wyłącznie mieli badania na levelu 4. Oczywiście to nam się nie przyda w niczym, bo badać chyba raczej nie powinniśmy. Także to chciałbym wszystko usunąć i to. Tak, żeby po prostu żadnych cech nie mieli, ponieważ mają 14 lat. Tak samo tobie zrobimy, czyli usuniemy ci jakikolwiek w zasadzie wiek. Damy tutaj Angry Student, no żebyś miał tylko to i wyłącznie badania. No i teraz zmniejszymy te wszystkie, powiedzmy, ich super skille, no i zaczniemy grać. Oczywiście potrzebujemy takich ludzi 10, tak jak mówiłem, żeby ten challenge w ogóle mógł ruszyć z miejsca, żeby oni po prostu, wiecie, nie podchodzili do jakiegoś budynku i tak, jep, okej, to przerwa, to więcej nie robię dzisiaj. No i okej, mamy naszych 10 głupich kolonistów, więc po prostu jeszcze przejdziemy sobie w ekwipunek nasz. I myślę, że po prostu damy im takie pistolety. Tyle. Wszystko inne usuniemy, tak samo tego psa usuniemy, drewno zostawimy, leki zostawimy i tak dalej. Więc to wszystko zostaje. Charaktery, jak widzicie, nie mają żadnych cech i są po prostu wszyscy na zero. Są głupi, inaczej rzecz biorąc. No i rozpocznij. Jej, i nasi koloniści przylecieli, jest wszystko fajnie, więc wydaje mi się, że możecie sobie ekwipować te wszystkie pistolety i w zasadzie tyle. Proszę was bardzo, tylko błagam, nie zapomnijcie tego, co robicie, bo jesteście na tyle tempi, że to może się przypadkiem wydarzyć. Ja wam każę pozbierać broń, a wy idziecie, nie wiem co zrobić, na przykład zjeść racje żywnościowe, to by było złe. No ale spoko luz. Aha, jeszcze ty nie dostałaś broni chyba. Zgadza się, więc ty idź sobie weź, ekwipuj ten pistolet, no i wspaniale. Więc teraz przydałoby się, gdybyśmy ludzikom oczywiście pozwolili wybudować jakiś budynek. Szczerze, boję się budować jakiś struktur, bo oni tego prawdopodobnie nie będą mieli w ogóle zrobić. Ale zróbmy to. Wiem, właśnie powiedziałem, że to jest głupie, no ale niestety... ale niestety w zasadzie innego wyjścia nie ma. Moglibyśmy wkopać się w skałę, no ale... ale nie, zróbmy to po prostu w taki sposób. W tym momencie mamy około 600 sztuk drewna, może nawet trochę więcej. Już jest 700, okidoki. Więc teraz weźmy sobie jakieś struktury może i wybudujmy im takie dosłownie cele więzienne. Tutaj nie będziemy, wiecie, robić jakichś super wielkich konstrukcji, ponieważ oni nie będą w stanie po prostu tego zbudować. Będą cały czas marnować mi surowce, więc takie coś powinno im wystarczyć, miejmy nadzieję. Dajmy tutaj może jakieś łóżko, przydałoby się. Oczywiście, jak widzicie, mam też bardzo dużo modów. Jeśli dobrze policzyłem, to coś około 22 chyba, czy jakoś tak, więc tego naprawdę jest sporo. Też oczywiście nie chciałbym tutaj budować jakichś szalenie
trudnych do wybudowania mebli, bo oczywiście to oni też nie będą w stanie tego zrobić. Więc po prostu zrobimy, a może to takie brzydkie troszeczkę jest, weźmy to. No i tyle chyba, szczerze mówiąc, bo boję się, że oni po prostu to zepsują dosyć szybko. Przydałoby się też także postawić im jakieś tutaj podłogi, na przykład drewniane, no bo w sumie innego surowca nie posiadamy. No i niech to zrobią. Ustawimy dwóm ludzikom, żeby to zaczęli robić priorytetowo. No może dajmy trzech, bo tak czy siak to troszeczkę im czasu zajmie, niestety. Więc oni za chwilę powinni właśnie zbierać drewno i tutaj wszystko ładnie budować. Więc ściany, oha, siły się zaczyna, konstrukcja nieudana. No i tak cały czas będzie, niestety. Więc specjalnie wybrałem tylko i wyłącznie trzech ludzi, ponieważ oni wtedy wbijają sobie skilla, jak widzicie. Co prawda nie jest to jakoś super szybko. Weźmy sobie charakter i budowanie. Jak widzicie, tutaj leciutko ten poziom rośnie w górę, więc to jest bardzo także przydatne. No i po prostu będą mieli skilla za niedługo, w sensie wzrośnie im tutaj. To by było bardzo przydatne. Zrobimy sobie kopię tego pokoju całego i nazwiemy go sypialny, najwyraźniej 1. No i zrobimy po prostu zwykłe kopie tego. O tym modzie dowiedziałem się dzięki wam, więc bardzo wam dziękuję. Bardzo ułatwia życie, jeśli chodzi o to, ponieważ nie musimy tutaj, wiecie, manualnie wszystko im pokazywać, żeby robili. Po prostu mod bardzo pomaga, jeśli chodzi o czas, bo nie musimy, tak jak mówiłem, wszystkiego manualnie zrobić, tylko po prostu wklej, 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 wklej. No i oni robią dosłownie te same budynki, jak jest tutaj. Dobra, jak reszta ludzików nic kompletnie nie robi, to ja bym proponował, żeby oni tutaj przyszli i wycięli mi troszkę więcej drzew. Mnie się to bardzo przyda, bo będziemy mieć surowce, żeby oczywiście tworzyć kolejne konstrukcje. No a poza tym będziemy mogli tu za niedługo jakieś pole uprawne zrobić, co oczywiście też bardzo by się przydało. Przez to będziemy mogli oczywiście zdobyć jedzenie, to po pierwsze, po drugie lekko wyskillować naszych ludzi w czymś, na przykład te ma uprawy 2. Prawdopodobnie przez to, że tak, oni tną drzewa i dostają skilla w tym, więc to też jest bardzo, bardzo przydatne. Oczywiście, bo jakby inaczej. No i wy tutaj widzę, że poszliście spać. Największy problem według mnie będzie to, iż ponieważ nasi ludzie też nie potrafią gotować, więc ludzie albo będą się truli, no i głównie w zasadzie to. Bo wiecie, ludzie muszą pierw stworzyć te proste dania. Zanim to oczywiście zrobią, muszą mieć jakieś doświadczenie w tym. Oczywiście nasi ludzie będą mieć doświadczenie równe 0, więc no oni po prostu będą spalać wszystko dosłownie i coś właśnie się zabiło. Okej. Będą spalać wszystko, wszystko będzie po prostu wyglądać jak... No, wyobraźcie sobie, jak wygląda, wiecie, spalone w piździec jedzenie. No i prawdopodobnie nasze właśnie żarcie tak będzie wyglądać. Ale na spokojnie, myślę, że tutaj ogarniemy to wszystko. Boję się głównie o komponenty i metal, bo teraz musimy zbudować jakiś panel słoneczny może. Albo wiatrak, co oczywiście będzie tworzyć tam energię. No i przez to oczywiście pójdzie bardzo dużo surowców, bo nasi ludzie nie potrafią budować. I to jest mega problem. Z całego serca chciałbym też im zbudować stołówkę, ale szczerze mówiąc oni nie potrafią nawet ściany zbudować, więc po prostu nie marnujmy surowców na chwilę obecną. Poczekamy, aż oni zrobią te wszystkie pokoje, powiedzmy. Jak wam skill rośnie w uprawie? Tobie bardzo słabo. A jakiemuś innemu człowiekowi? W ogóle zobaczmy tutaj sobie, wejdźmy. Dajmy w rolnictwo i najlepszy skill ma 4. Ten typ. Jak widzicie, on nie ma żadnych cech i tak dalej. Po prostu się uczy i dostaje bardzo dużego skilla w tym. No i chyba nam właśnie jedzenia brakło. Faktycznie, to będzie problem. Tutaj słonie są w ogóle. Ilość mięsa 360 sztuk. Oczywiście inteligencja jest wysoka, więc zaczną oczywiście nas od razu atakować, jeśli strzelimy w jednego typa. Tutaj jakieś pancerniaki nam chodzą. Nie, nawet nie będę starał się tego przeczytać. Po prostu ile masz mięsa w sobie? 150, to nie jest dużo. Oczywiście te wszystkie małpy i tak dalej, wybuchowe szczury też nie mają jakoś specjalnie dużo. Nie wiem, 135 to jeszcze coś, ale taka małpa ma na przykład ile jest? 40? 34, już w ogóle. Epicka ilość. Swoją drogą nasi ludzie też nie potrafią strzelać, więc będziemy musieli ich wszystkich wysłać dosłownie, żeby chociaż jedna osoba trafiła i zabiła zwierzę, na które polujemy. Jest też taki problem, że my absolutnie nie mamy, jakby to powiedzieć, czasu, bo oczywiście za chwilę nasi ludzie będą głodni, to będzie też mega problem.
i tak dalej, wiecie o co chodzi, po prostu będziemy mieć mega problemy związane z żarciem. Więc rozkażę im od razu, żeby tutaj zbudowali jakieś pole uprawne. Byłoby w sumie całkiem miło, gdyby spriorytetowali to. Wiecie jak to bywa w tej grze niestety. Tak więc ty ziomek, nie będziesz budowniczym, nie chcecie w tej pracy, chociaż tych najlepszych weźmiemy sobie w rolnictwie, ci co przynajmniej mają drugi skill. Okej, więc wy pójdziecie sobie. No i na budowniczego wyrzucimy myślę ciebie. Przecież nie potrafisz tego robić za cholery, ale trudno się mówi. No i dobra, teraz niestety chyba będziemy musieli zjadać po prostu surowe jedzenie niestety, więc sobie weźmy... Zawołajmy wszystkich ludzi, ustawmy ich w jakiejś takiej dogodnej pozycji, żeby oni mogli, wiecie, wycelować i nie postrzelić siebie nawzajem. Bo to też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie zrobią. Chciałbym was ustawić jeszcze w taki sposób może. I wy wszyscy wycelujcie w tą panterę. Ciekawe jestem, czy ktokolwiek trafi. Wow, szczególnie, że jest noc, to już w ogóle. Okej, idzie dobrze. Kolejna pantera idzie. Powiedziałbym, że wspaniale, ale to oczywiście nie jest wspaniale, bo teraz gdyby nas ugryzła, to by było w zasadzie po człowieku, bo oni oczywiście nie potrafią strzelać ani się leczyć. Okej, ale tutaj całkiem dobrze im idzie. Jako tako, zabicie jeszcze tego. Co to w ogóle jest? Dzika, okej. Jeszcze tutaj macie lamę. Chociaż z tym będzie problem. Bo oni nie potrafią na tak daleko strzelać dobrze. O, wow, pierwszy strzał. Okej, może ona się wykrwawi. Miejmy taką nadzieję. Chodźcie tutaj może, bo tutaj jakieś indyki leżą i wybuchowe szczury. Oczywiście z szczurami będzie taki problem, że one nam duży pożar tutaj mogą spowodować niestety. No ale myślę, że to przeżyjemy. Więc ustawcie się tutaj wszyscy, nie postrzelcie się, bo to by było złe. Tak jak już mówiłem. Wystawcie sobie tutaj, ty tutaj, a ty może tutaj. Strzelajcie w indyka. Okej, piękny strzał. Wow, zabili go na dwa strzały, niemożliwe. Okej, tego szczura dobijcie, bo oczywiście on wybuchnie. Dosyć mocno wybuchnie. Tego szczura też walcie. Okej, dostał strzała, okej. Na 50 strzałów dopiero byli w stanie coś zabić. No ładnie. Ustawię wam od razu tutaj, że to jest dom, żebyście mogli to ugasić. I od razu też ustawimy, że wszyscy nasi ludziki będą strażakami. Żeby po pierwsze mięso się nie zmarnowało, po drugie, żeby nam tutaj po prostu cała mapa się nie zjerała momentalnie. Okidoki, więc teraz priorytetowo musimy im rozkazać, żeby zrobili tutaj nam stół rzeźniczy. Postawimy jeden w tym miejscu, a drugi w tym. No i niestety będziemy musieli zawołać najlepszego budowniczego, ale ten najlepszy budowniczy ma skilla aż jeden. Więc wspaniale. Prześpi się. Nie będę ci oczywiście też jakoś długo pozwalał spać. Poczekamy do 5 i go wyślemy od razu na budowanie tego. Więc idź robić to. Potrzebujemy tylko i wyłącznie drewna do tego. Więc powinno to być dosyć szybko zrobione. Oczywiście, o ile nie zepsuję tego 10 razy. No to by było bardzo złe. Okej, patrzymy. Trzymamy kciuki, żeby nie zepsuł. I... jej, udało nam się, pięknie. Więc teraz szybko poćwiartuj zwierzę. Byle jaka osoba. Bo oczywiście i tak nikt nie potrafi tego robić. Więc ktoś, kto nie jest zajęty niczym. Na przykład Red. Wstawaj i idź robić żarcie. Jej racje żywnościowe, no najwyraźniej jakieś racje jeszcze mamy. No ale teraz idzie, będzie ćwiartował to wszystko. Wspaniale, czemu nie? Dobra, zbudujmy tutaj może jeszcze dwa piece kuchenne, bo nawet trzy, szczerze mówiąc. Zawołajmy jeszcze raz tego najlepszego budowniczego. Może tym razem Tomo wyślemy. Nie wiem, czy jego wcześniej wysłaliśmy. Chyba nie. Zajmie się nad pracą nad piecem kuchennym. Okej. Mam nadzieję, że to dobrze się skończy. A nie, że będzie 30 razy psuł. To też może oczywiście się zdarzyć. Idzie mu to jak krew z nosa, ale może się uda i uwaga! Jest, udało się, okej, to teraz weź napełnij to. Czy tam po prostu wrzuć benzynę do środka, to znaczy drewno oczywiście. No i tutaj musimy rozkazać komuś, żeby zrobił proste dania i rób to w nieskończoność. Potrzebujemy kolejnego kucharza, niestety. Kto jest takim człowiekiem, który nic nie robi? Chyba ty nic nie robisz kompletnie. Proszę cię bardzo.
i ty też nic nie robisz, więc proszę cię bardzo, mamy trzech kucharzy i to naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebne. Teraz jak widzicie, oni cną wszystkie zwierzęta, tworzą się z tego oczywiście mięska i tak dalej. No a tutaj ludziki będą po prostu robić racje żywnościowe. Oczywiście tutaj też trzeba im rozkazać, żeby po pierwsze zrobili może jakieś podłogi, żeby wycięli te wszystkie rośliny. Po drugie muszą zbudować tutaj dach i mamy gości, wspaniale. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest klimatyzator, który musimy zrobić priorytetowo. Na przykład dwa. I się zaczyna. Aliona zatruł się od proste danie. No przynajmniej mamy te proste dania, ok? Czy ty jesteś w Power Armor? Nie, ty masz chyba tylko smoki na sobie. Ok, zobaczmy. Kamizelka kuloodporna. No dobra, to się pomyliłem. No cóż, żaden z naszych ludzi nie potrafi zgadać, ma społeczny na zero, więc po prostu go tutaj wyślemy. Czy macie jakieś żarcie może dla nas? Macie 6 racji żywnościowych. My ile mamy srebra? Chyba nic kompletnie. W sensie nie mamy w magazynie, powiedzmy to. A, to lipa. Czy mogę tak po prostu od was wziąć? Nie, no bo oczywiście nie mamy przepisanego srebra. Zatem, co to za cena? $82, czy tam oczywiście srebra, za 6 racji żywnościowych. Ach, niestety. Jak tam z ryżem? Czy wy robicie ziemniaki? Ojejku, źle zrobiłem. Wy macie tutaj tylko i wyłącznie ryż robić, bo ryż oczywiście rośnie najszybciej. Jest najbardziej opłacalny, jeśli chodzi o jedzenie, które się uprawia. Więc będziemy to robić. Głód, ktoś był głodny, no trudno się mówi. A czy my tu w ogóle mamy jakieś jedzenie jeszcze? Tutaj widzę, że dwie racje żywnościowe. To mięso za chwilę się zepsuje, bo nie jest pod dachem. No i w ogóle jest ciepło, bardzo. To jest 12 stopni, ale no tak czy siak. Ludzie zjadają to mięso, no po prostu bez przygotowania, to jest złe. No dobra, musimy wysłać znowu budowniczego jakiegoś dobrego. Co oczywiście się nigdy nie stanie, bo nie mamy dobrego budowniczego. Wyślemy go na budowanie klimatyzatora. Więc on tutaj będzie, miejmy nadzieję, to robił. Widzę, że ludzie trują się od wszystkiego, co zjadają, bo oczywiście jak zjada się mięso prosto z, kurde, ze świni, nieprzygotowane, nawet w wodzie nie było wsadzone, więc tak jest. Cała bakteria, która jest w środku, to oczywiście ludzie zjadają. Potem są jakieś wirusy i zatrucia i tak dalej. Wow, udało mu się zbudować ten klimatyzator. Nie wierzę. Okej, to wyślemy cię, żebyś zbudował jeszcze jeden zatem. No i w ogóle, gdzie są wszyscy budowniczy, ja się pytam. Mamy trzech. A ty gdzie jesteś na przykład? Ty robisz ściany. No dobra, niech ci będzie. A teraz medytujesz, okej. To musimy troszeczkę tutaj pozmieniać. Damy im, że będą pracować cały dzień, żeby się nie opierdzielali, tylko zrobili nam co muszą oczywiście. To jest bardzo w tym momencie ważne, żeby przetrwać tu jak najdłużej. No i róbcie to, nie ma medytowania, musisz budować. Uwaga, Tomo robi kolejny klimatyzator. Czy mu się to uda? Jej, wspaniale. To teraz zrób panel słoneczny. Mam jakieś szalone zwierzę. Żółwica. Aha. To fajnie. A najgorsze jest to, że musimy zawołać normalnie całą naszą kolonię, bo nikt nie trafi w tego żółwia. Niestety. Wow. To było normalnie jak strzelanie z minigana. Te pociski wszędzie leciały. No cóż, ale swoją drogą, czy jakiś, właśnie ten dzik chyba też dostał jednego strzała. A, ciekawe rzeczy się dzieją. Prawie wszyscy mają gdzie spać, jeszcze jeden pokój i będziemy mieć, no, pokoje dla wszystkich tak naprawdę. No niestety, Aliona, chyba tak to się czyta, musi spać w takim pięknym pokoju, gdzie nawet mięso leży. Tutaj nam spadły jakieś szczątki statku kosmicznego, czemu nie, możemy to rozebrać, oczywiście dostaniemy z tego później jakieś komponenty i metal, czemu by nie. Tomo, ja bym cię poprosił, idziesz na spacer i nie rób ścian, tylko zajmij się tutaj budowaniem tego panela słonecznego, błagam cię. Bo ktoś to musi zrobić, bo tutaj musi być zimno oczywiście, żeby mięso się nie psuło. Od razu tutaj rozkażę im, żeby zbudowali, znaczy żeby składowali tutaj mięso i tym podobne składniki, czyli po prostu całą żywność. Więc tutaj wszystko dawajcie, żeby się oczywiście nic nie psuło, chociaż jest taki problem, że mamy 6 prostych dań i nic więcej, niestety. O wow, nie możemy panela słonecznego zbudować, bo skill naszego typa jest za mały. Aha.
No to zarobiście wam powiem, bo nie mamy czym temperatury tutaj zmienić tak naprawdę. No jejku. Musimy poczekać, aż któryś z nich będzie miał skilla, który wynosi aż 4. Mówię aż, no bo tutaj widzicie, Tomo ma skill 2, co jest straszne, więc po prostu musimy im rozkazywać budować. I budować, i budować, i tak cały czas, więc tutaj oczywiście zrobicie jeszcze mi podłogę jakąś ładną, drewnianą, tutaj też. No i dobra, no i fajnie, wszystko. Możecie też jakiś pokój zrobić, w którym będziecie się bawić, to znaczy świetlicę. Zrobicie, no taki duży pokój, cholera, tutaj się nie da jak zwykle. Ale ja mam pewien sposób na to. Oczywiście jest to z moda i to jest prawdopodobnie zbugowane, no ale że chcemy tutaj budynek zbudować, musimy tutaj troszeczkę pozmieniać, jak to wygląda. Jak wygląda ta podstawa cała. Użyjemy sobie moda, który nam daje dodatkową obronę, no i zmienia, powiedzmy, podłogę w błoto, inaczej mówiąc. No i po prostu oni tutaj zrobią to błoto i na tym błocie da się budować. No i wtedy oczywiście to zmienimy na drewniane deski, no i wszyscy będą się cieszyć. Widzę, że mamy jakieś bobry. No biegają sobie tutaj, wspaniale. Żeby je wszystkie upolować, potrzebowalibyśmy kolejne 2 dni pewnie, żeby oni tutaj wszystko mogli sobie zrobić. Ten ryż rośnie bardzo wolno. Prawdopodobnie będziemy mieć go za jakieś 3 dni, może 4 nawet. Więc my potrzebujemy więcej mięsa. Więc po prostu zawołamy tutaj wszystkich ludzi, standardowo, i zaczniemy strzelać do wszystkiego tego, co tutaj się rusza. Błagam was, nie postrzelcie się, nie chcę się też was układać za bardzo. Tutaj poszedł w ogóle one shot, więc czemu nie? Bardzo dobra wiadomość. Boże, to jest jak strzelanie z shotguna, te pociski wszędzie lecą. Mówię, że strzela 10 osób do tego typu, no, do tego zwierzęcia, więc jest ciekawie. Tutaj indyk biega, więc chodźcie za nim i zabijcie go. Wow, w ogóle oni nie postrzelili się jeszcze, to jest cud. Niekiedy mam tak, że nawet gdy ktoś ma skilla, wiecie, 15, to niekiedy trafia w swojego, co jest bardzo złe. Dobra, to powinno chyba pyknąć na jakiś czas. Miejmy nadzieję, że oni zrobią z tego jakieś dobre żarcie i nie zatrują się wszyscy naraz. No to oczywiście też jest bardzo duży debuff. Wtedy ludzie żygają, no i w ogóle mało potrafią nosić ze sobą. Zdolności manualne troszeczkę mi spada i tak dalej. Tutaj widzę, że Red zaczął już ciąć te wszystkie zwierzęta. Bardzo dobrze, tylko patrzcie, jak on położy to mięso. Momentalnie ktoś przybiega i je zjada, co jest okropne. Nagły atak. Ha, śmieszne. Walczy wręcz ze ściana z drewna, okej. On jest naprawdę blisko, więc już możemy naszych ludzi ustawić gdzieś na przykład tutaj. No, w naszym polu dosłownie. No niech oni strzelają do tego typa, zobaczmy, czy on przeżyje, czy nie. Wolałbym, żeby nie przeżył, bo oczywiście nie ma miejsca, gdzie go w ogóle gdzie go przetrzymywać. A poza tym... Tak, on przeżył. A poza tym i tak go nie zrekrutujemy, bo mam za słabego skilla w tym. Chociaż dobre strzelanie ma, to niestety będziemy musieli go zabić wręcz. Taki, po sprawie. No dobra, kazałem tutaj ludziom troszeczkę popolować. Tutaj parę zwierząt właśnie zginęło. Tutaj mamy jakąś alpakę jeszcze, więc akceptujemy im to. Niech oni to wszystko właśnie zamieniają na mięso, a potem oczywiście na racje żywnościowe, żebyśmy my tutaj mogli przeżyć. Swoją drogą, zobaczmy, jak już tam skill u na przykład Tomo. Dalej drugi. No to jest bardzo zła wiadomość. Czy tobie teraz rośnie ten skill, jak ty coś tutaj budujesz? W tym momencie on wycina drzewo, co nie jest dobre, a tobie rośnie na przykład? No właśnie nie za bardzo, więc to możecie olać w sumie, bo potrzebujemy teraz, no cóż, skilla u was robić. Więc tutaj pociągniemy o ile możemy, no i taki po prostu mały pokoik zrobimy. Zrobimy tutaj jakieś drzwi. Chciałbym tutaj także jakąś zabawę zrobić, między innymi myślę, że szachy tutaj zrobimy, nawet 3. Jakiegoś pokera walniemy w tym miejscu, no i rzut pod kową damy tutaj. W tym momencie możecie to robić, oczywiście jeszcze potrzebujemy jakieś podłogi w tym miejscu. Tutaj niestety będzie błoto, no już trudno się mówi. Będziecie bawić się w błocie dosłownie. Jednemu osobnikowi kazałem, żeby robił jedzenie w nocy, żeby oczywiście ludzie mogli wstać i mieć co jeść. Chociaż widzę, że już tutaj tak mięsa nie ma, więc no jesteśmy w tyłku, prawdę mówiąc. No bo tutaj nie ma co jeść. Tutaj ryż urósł w 66%.
To jest fajny wynik, no ale oczywiście tutaj przechodzimy, jest 40% i tak dalej, więc to jest naprawdę złe, szczerze mówiąc. Wiecie co ja chcę zrobić? My nie mamy kompletnie jedzenia, a naprawdę go potrzebujemy. Tu są te słonie i ja nie jestem pewien, czy one atakują, gdy są, wiecie, no zaatakowane po prostu. Czy one nie mają trybu zemsty, czy coś w tym stylu. Jest ich 6, więc w sumie to też nie będzie jakieś trudne do zabicia ich wszystkich, jeśli ma być 4. Trzymają się w kupie, to jest prawda, ale no myślę, że powinniśmy dać radę, bo to ma 360 mięsa od sztuki, więc tutaj mamy tak około, powiedzmy, no 2000 mięsa, więc to jest naprawdę dużo. Zawołajmy wszystkich, postawmy ich w tym miejscu. Mamy dobre bronie, więc powinniśmy jako tako zabić te wszystkie zwierzęta. Dla pewności zapiszę oczywiście grę. Ustawimy także ludzi w taki sposób, żeby nawet gdyby takie słonie ruszyły na nas. Co to taki wolny? Ociu, a zatrucie pokarmowe. Dobra, to dużo wyjaśnia. Nawet gdyby te słonie na nas ruszyły, żeby oczywiście ludzie byli rozproszeni. I żeby po prostu te zwierzęta nie zabiły nas od razu. No ale też miejmy szczerą nadzieję, że w ogóle nas nie zaatakują, pozwolą nam po prostu się zabić. To by było bardzo, bardzo miłe. Więc zacznijmy strzelać do tego. Okej, ten słoń już ma gdzieś, więc zaatakujmy może tego, bo jest bliżej. Ojejku, w małpę trafili, a w słonia nie potrafi. Jak w ogóle w słonia może nie trafić? Przecież to jest tak wielki obiekt, powiedzmy. Dobra, Red, ty też zacznij strzelać, bo Red w ogóle ustaw się tutaj. Starożytne niebezpieczeństwo. No to teraz bardzo nam przydatne jest. Dobra, ludzie, ruszcie do przodu może. Wszyscy. Tak naprawdę blisko tutaj gdzieś i strzelajcie dalej. Okej, jeden leży, wspaniale. Już mamy 360 mięsa. Ale zabijcie go, błagam, szybko. Okej, następny, szybko. Okej, ten też leży. O nie. O nie, dobra. Strzelajcie do wszystkiego. No właśnie o to mi chodziło, żeby oni przypadkiem nas nie zaatakowali. Dobra, wy dalej strzelajcie, bo ten strzelanie daje więcej damage'a niż gdybyście bili się wręcz. Okej, ten leży. Nice, udało się. To było trudne, muszę wam powiedzieć. Jak te słonie ruszyły na nas, to już w ogóle rzeź była. Dobra, więc zabijcie te wszystkie zwierzątka i oczywiście potem przetworzymy je na jedzenie. Jej! Okidoki, mamy parę rannych osób. Spróbujmy im pomóc jako tako. Szczerze, to dużo nie da, ale mamy chyba tylko dwóch poszkodowanych. Tak, więc ustawmy tutaj jako szpitalne. Od razu ich tutaj przyślemy, żeby się położyli i w ogóle, żeby było jako tako bezpiecznie. Szczerze, nie wiem, czy oni dużo życia mają przed sobą, czy nie za bardzo. No, dostali bardzo mocno. Więc zawołajmy teraz kogoś. A, nie ma znaczenia tak naprawdę kogo, więc myślę, że ciebie, bo ty w zasadzie nic nie robisz. Przyszedł tutaj i, a no tak, musisz zostać lekarzem, faktycznie. Więc zajmij się leczeniem, zobaczymy jak to wyjdzie. Prawdopodobnie wyjdzie fatalnie, no ale już trudno się mówi. Ile ty masz? 76 krwawienia, to jest naprawdę mocny, ale oczywiście teraz już jej przeszło, wspaniale. Teraz zajmij się jeszcze leczeniem tego typa. Jeśli infekcje nie dostaną, będę się cieszył, chociaż to jest, wiecie, duże prawdopodobieństwo, że niestety dostaną to badziew. Dobra, zepsuje się za 2 dni, no to jest właśnie nasz główny problem. Jest 29 stopni na dworze, my nie mamy niczego tak naprawdę, żeby tutaj ozimnić ten pokój, niestety. Więc będziemy musieli zdać się tylko i wyłącznie na tym, żeby, no cóż, żeby zjedli w parę dni te jedzenie. O nie, 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 ja tak nie chcę się bawić, nie chcę ataku kolejnego. To oni są gdzieś tutaj, co nie? Wow, jeden człowiek, wspaniale, co ty masz, krótki łuk. Ekstra, super wielki atak. Okej, grupa rozpoczyna atak, grupa w cudzysłowie. No i dobra, więc ustawcie się tutaj, strzelajcie, okej, musicie podejść bliżej. Oczywiście ten typ chyba też nie ma jakiegoś super dobrego strzelania. Tak śmiesznie wygląda. Okej, dostał strzała. Wow.
No w końcu wystrzelili jakieś kurde 100 pocisków, lekko licząc. No cóż, ten typ padł, dostał w żebro może i zdechnie, no w głowę dostał też. No niestety. Wiecie co, bo my tutaj moglibyśmy budować i budować. Tutaj nasza kolonia już powiedzmy jest ustawiona jako tako. No dopóki żaden z człowieków nie dostanie infekcji oczywiście, no bo wtedy umrze momentalnie. Mamy chyba jakieś leki tutaj, no ale... O, w ogóle one zaraz się zepsują. No to możecie je zabierać gdzieś tam. Ale wiecie, my już upolowaliśmy te wszystkie słonie i tak dalej. My tu mamy, no powiedzmy, całkiem dużo jedzenia. Więc tutaj w zasadzie, prawdę mówiąc, jesteśmy już ustawieni. Za niedługo ten ryż też się ogarnie i będziemy mogli go zbierać. Więc tutaj nasi koloniści już, prawdę mówiąc, są, tak jak mówiłem, ustawieni. Więc ta kolonia by trwała i trwała, więc powiedzmy, że wyzwanie nam się udało. W końcu jakieś. Więc nasza kolonia przetrwała jako tako, oczywiście dopóki te zwierzęta się nie zepsują. W sensie zwłoki zwierząt. No i po prostu byśmy w końcu mogli zbudować oczywiście też ten panel słoneczny. Też byśmy dostali ujemną temperaturę w tym pomieszczeniu. No i oczywiście już by było wszystko cacy. No ale to trwałoby i trwało, więc nie będę was po prostu zanudzał. O. No i po typie, prawdę mówiąc. Nie będę was zanudzał. Po prostu zakończę teraz ten film. Więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli macie jakieś inne wyzwania, walcie śmiało w komentarzach. Oczywiście każdy komentarz czytam i naprawdę się cieszę, gdy to robicie. Jeśli film ci się spodobał, daj lajka w górę. W ten sposób będę wiedział, że ten film ci się podobał i w ogóle, żebym tworzył więcej tego kontentu. A jeśli podoba ci się w ogóle styl, w jakim nagrywam, to zasubskrybuj, ponieważ na moim kanale codziennie wychodzi jeden nowy film. Tak czy siak, trzymajcie się. Cześć.